Jak uspokoić olsztyńskie śródmieście? To zagadnienie, nad którym dyskutowali mieszkańcy Olsztyna i zagraniczni goście. Spotkali się 4 marca na konferencji poświęconej przeorganizowaniu ruchu na śródmieściu Olsztyna. Nad tym programem pracujemy od roku 2011, a jednocześnie praktycznie od 2009 roku były podejmowane różne uchwały Rady Miasta, które w swoich zapisach wprowadzają tak zwane uspokojenie ruchu dla naszego śródmieścia, śródmieścia Olsztyna. Celem programu jest utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, zmniejszenie poziomu hałasu i ilości spalin oraz rewitalizacja społeczno-gospodarcza olsztyńskiego śródmieścia. Jak pomysłodawcy chcą się do tego zabrać? Obniżając klasę dróg, tak, czyli powodując to, że po drogach będziemy jeździć wolniej. Tutaj panowie pokazali całą masę takich fizycznych ograniczeń, tak, nie tylko znaków, ale progów spowalniających, poduszek, tak, wyniesionych przejść dla pieszych, które są bardzo wygodne, dobrze zrobione przejścia są bardzo dobre dla pieszych, dla matki z wózkiem, dla osoby niepełnosprawnej. To są wygodne rozwiązania. Program swoim zasięgiem obejmuje całe śródmieście. Miasto planuje stworzyć w nim nowe trasy rowerowe, poszerzyć chodniki i rozbudować miejskie strefy zielone. Zmianie organizacji ruchu ulegnie wiele ważnych dla olsztyńskich kierowców dróg i węzłów komunikacyjnych, w tym Rondo Bema i część ulicy Piłsudskiego. Ten odcinek ma być właśnie odcinkiem uspokojonym, jako pierwszy z etapów realizacji fajnego programu uspokojenia ruchu tempo 30 km na godzinę właśnie w Śródmieściu. Śródmieście nie zostanie jednak zamknięte dla samochodów osobowych. Władzom miasta zależy przede wszystkim na przekierowaniu pojazdów tranzytowych ze Śródmieścia na ulice bardziej oddalone od centrum, które połączą się z planowaną obwodnicą. Program uspokojenia Śródmieścia ruszy już wkrótce i będzie realizowany w tym czasie, co budowa olsztyńskiej linii tramwajowej.